Ma w sobie coś z Belfra. Pokaźna łysina, okulary, starannie zawiązany, ale chyba niezbyt nowy krawat. Spojrzenie ma też Belfra, takiego, którego się szanowało i niezmiernie lubiło. Takiego, który w wielu przypadkach kształtował dalsze losy swoich wychowanków i którego pamięć idzie z człowiekiem potem przez całe życie. Takie wrażenie robi na mnie Paweł Jasienica na fotografii. Ktoś bliski chyba wybrał właśnie tę fotografię na okładkę pamiętnika Lecha Bejnara, opublikowanego niegdyś przez wydawnictwo Znak. Była to wówczas publikacja sensacyjna. Dobrze, że autor zdołał napisać choć część swoich wspomnień. Wielka szkoda, że śmierć uniemożliwiła kontynuację. Byłby to ważny dokument życia Polaka XX wieku. Rozpocząwszy przed 2 miesiącami Siódmy Krzyżyk, zasiadłem oto do pisania mojej 21. książki, czyli pamiętnika. Cóż bardziej normalnego u literata, który od najwcześniejszego dzieciństwa przejawiał nałogowe zainteresowanie dla historii. W jej zakresie odbył studia uniwersyteckie, poświęcił jej większość swych wspomnianych przed chwilą wypracowań i był świadkiem interesujących zjawisk dziejowych. W pewnych okolicznościach postępowanie logiczne może się okazać karygodną lekkomyślnością. Nie wiem. Nikt nie może mi zaręczyć, jaki będzie los tych pokrytych pismem kartek, czemu i komu one posłużą. Mój dom wcale nie jest moją twierdzą. Nie jestem panem szuflady własnego biurka. Pisarzowi nie przysługuje dziś w Polsce swoboda twórczości. W pełni cieszą się nią za to czynniki polityczne. W dobie, kiedy jednostka zerem, jednostka niczym, lekcje obowiązującej historii odstręczały od przedmiotu. Jasienica rozmiłował nas wtedy w historii. 100 lat temu naszym pradziadkom pomógł przetrwać Sienkiewicz. Nam pomógł przechować poczucie własnej wartości Jasienica. Jego książki historyczne pojawiły się późno, w latach 60. Dla wychowanych w czasach stalinowskich stały się wreszcie spisaną, domową wersją dziejów ojczystych. Młodszym wręcz służą za podręcznik. Nie ma w zbiorach radiowych wywiadów z Jasienicą. Są tylko pisane felietony odczytywane przez niego z okazji kolejnych sensacyjnych publikacji. Kiedy powrócimy do kraju skarby wawelskie, chodziłem oglądać nie tylko je same, ale i te tłumy, które karnie czekali w kolejce przed muzeum. Widok ten potwierdzał, że warto i koniecznie potrzeba opowiadać o historii Polski. Polska Piastów jest pierwszą częścią 4-tomowego cyklu. Pracę zacząłem w roku 1957 i dotychczas wykonałem równo połowę. Polska Jagiellonów została ukończona w styczniu 1961 roku. Chodzi mi tylko o to, by dzieje Polski opowiedzieć. Nie roszczę sobie najmniejszych pretensji do rangi naukowca, nie jestem też popularyzatorem wiedzy. Zwyczajna literacka opowieść, tyle tylko, że stroniąca od wszelkiej fikcji. Bohaterami tej opowieści są postacie w dziejach naszego kraju centralne. To był fragment jednego z radiowych felietonów Pawła Jasienicy. Chciał napisać dzieje Polski aż po klęskę Powstania Styczniowego. Nie zdążył. Nie ma panoramy od Kościuszki do Traugutów, Sierakowskich i Padlewskich. Pozostał jakby zarys, tom szkiców Dwie drogi. Jasienica umarł w 1970 roku, mając dopiero 60 lat. Są liczne sposoby unikania trudności w życiu. Na przykład nie należy stać w przeciągu dziejów, na wietrze historii. Lech Bejnar, Paweł Jasienica, znalazł się w punkcie newralgicznym. Podjął wyzwanie losu. Po latach tak to skomentował w pamiętniku. Zabawiam się czasem rozmyślaniami o pewnych okolicznościach, które istniały grubo przed datą mego przyjścia na świat, a mogły sprawić, że żyłbym i pisał w stronach mniej podległych ideologicznym dyktatom. Mój dziad po mieczu, Ludwik Bejnar, uczestnik Powstania Styczniowego, uskoczył spod ręki Murawiewa do Francji. Ożenił się w Tuluzie ze sfrancuziałą Hiszpanką Joanną Adelą Feuga. Ojciec matki, Wiktor Maliszewski, syn powstańca z 1830 roku i członka wielkiej emigracji, urodził się w Nantes. Uważał się za Polaka i mówił po polsku. Lecz niektóre spółgłoski naszej mowy stanowiły dlań aż do zgonu un obstacle infranchissable. Obaj oni w latach 70. ubiegłego wieku
przesiedlili się z powrotem w granice Imperium Rosyjskiego. Pierwszy zmarł jako poddany Aleksandra III. Drugi doczekał Sowietów i zamknął oczy w tym samym roku co Lenin. Co bym robił i jakie teorie głosił, gdyby nie ich decyzja powrotu? Gdyby Nicolas Beynard, mój rodzic, ożenił się avec mademoiselle Hélène Maliszewski, moją matką, nie w Kijowie, lecz w tymże Nantes. Starszy brat dziada Ludwika, Teobald, żonaty był dla odmiany z Rosjanką. Pozostał w Tuluzie, a liczni jego potomkowie, Francuzi już d'origine, nie mają żadnych kłopotów z nazwiskiem, które pochodzi z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ma podobno rodowód tatarski, ale i nad Garonną. Wymawia się gładko, może tam uchodzić za rodzimę. Więc co bym robił, zakładając, że miejsce urodzenia nie wpłynęłoby na zmianę mych zainteresowań i uzdolnień? Może, rezydując po paryskich kawiarniach, głosiłbym konieczność zburzenia aż do fundamentów cywilizacji konsumpcyjnej, jej obrzydliwych obyczajów i norm, a jednocześnie uznawał prawo do własnej szuflady za rzecz naturalną i oczekiwał od policji pilnej ochrony takowego. Głupstwo jest wieczne. Głupstwo nie może umierać, twierdził Słowacki, zapominając dodać, że jest również powszechne. Dodać jeszcze muszę, że nigdy nie złorzeczyłem własnym dziadom za ich wiadome postanowienie. Jest to zapewne kwestia irracjonalnych sentymentów. Te irracjonalne sentymenty zapewne również sprawiły, że przyjaciół zyskiwał sobie Jasienica na zawsze. Bo to przecież przede wszystkim uczucie przyjaźni musiało powodować Marią Rydlową, że przygotowała niegdyś w wydawnictwie literackim z zupełnych okruchów rozważania o wojnie domowej i polską anarchię. Proponuję dwie bardzo istotne tezy. Pierwsza. Nieprawdą jest, że wódka szczególnie szkodzi Polakom. Prawdą jest natomiast, że śmiertelną truciznę dla naszej nacji zawiera woda sodowa. Druga pokrewna. Nieprawdą jest, że Polacy nie umieją korzystać z wolności. Prawdą jest natomiast, że wielu Polaków lubi nadużywać władzy. Ciężkie schorzenie nie ma nic wspólnego z mistyką. Wynikło ze złej tradycji, która wyrastać zaczęła wtedy, kiedy wykoleił się u nas ośrodek prawdziwej władzy i myśli politycznej, to znaczy taki, którego charakterystyczną cechą jest stała skłonność do brania w obronę słabszych przed możniejszymi. Znajomość historii, ale i znajomość człowieka. Jedną z tajemnic sukcesu Jasienicy jest umiejętność widzenia szczegółu. Szczegół wydobyty przez niego rozjaśnia cały obraz. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu czytanego przez Jasienicę felietonu z lat 60. Prace archeologiczne w Polsce nabrały nie lada rozmachu. Trwa i oby się nigdy nie skończył cykl wielkich odkryć zapoczątkowanych tym, co się stało w Poznaniu wiosną 1952 roku. Poszły na bok liczne metry sześcienne ziemi i gruzu. Nie oszczędzono grobowców dostojników. Usunięty został sam nawet fundament katedry Bolesława Śmiałego. Pokazała się połowa olbrzymiej, szarej, jakby misy o czterometrowej średnicy. A dalej, patrząc ku wrotom, ściany budowli o prostokątnych wymiarach wykonanej z lupanego kamienia bardzo porządnie. Jeszcze dalej, coś na kształt niskiej kopułki kamiennej. Jeżeli spojrzeć na nią od strony wrót, widać otwór. Z tej perspektywy znalezisko przypomina po trosze zmurowany z kamienia piec chlebowy. Długo stałem przed tym otworem. Nie był głębszy niż długość mego ramienia. Sklepienie wewnętrzne miało formę zbliżoną do trójkąta. W załamaniach szczątki drewna, ślady dawnych murarskich szalowań. Nad samym dnem przebiegały ongi poziome wręgi żelazne. Metal był słaby, widocznie z rudy darniowej wytopiony. Przerdzewiał niemal doszczętnie. Nikłe drobiny zachowały się tylko w samych ścianach. Z otworu wiało wilgocią i chłodem.
Na tych nieistniejących dziś wręgach stała pewnie trumna Mieszka I lub Bolesława Chrobrego. Nieznaną przeszłość potrafił nam Jasienica przybliżyć dzięki sile swej wyobraźni. Przeszłość własną wystarczało mu tylko po prostu relacjonować. To się zdarzyło na pewno na zachód od Niemna, pewnie w okolicach Białegostoku. Pociąg zatrzymał się w polu, opodal stacyjki. Pasażerowie towarówek powychodzili, by się trochę przewietrzyć. Do matki zbliżyła się tamtejsza mieszkanka, gospodyni wiejska, o twarzy zatroskanej, poważnej. Proszę pani, a czy te bolszewiki będą iść przez Polskę? Zapytała tonem ściszonym, jakby się bała złe wywołać. W 3 lata później, gdy w związku z oczekiwanym, uważanym za pewny niemal przewrotem komunistycznym w Niemczech, Armia Czerwona szykowała się do marszu na zachód, ukazał się w prasie sowieckiej artykuł Lwa Trockiego zatytułowany Pomost czy bariera? Wspomniana przed chwilą postawa wieśniaczki przemawia na korzyść tezy, że nie tylko Józef Piłsudski nie chciał uczynić z Polski pomostu. Drobna, migawkowa scena pod Białymstokiem urasta w moich oczach do miary ważnego sprawdzianu. Wieśniaczka zwróciła się ze swym zapytaniem do ludzi jadących ze wschodu, a więc już doświadczonych, takich, którzy mogli coś wiedzieć, a w głosie jej wyraźnie brzmiała nuta trwogi. Wiadomości wyprzedziły nas znacznie. Charakterystyka zjawiska dziejowego zwanego bolszewizmem zdążyła już się uformować, lecz ludzie zwracali się z zapytaniami do takich, co sami je poznali. Najbliższej jesieni rówieśnicy i starsi koledzy, nawet profesorowie, nagabywali często o relacje na temat czerwyczajki, wojny domowej i wszelkich w ogóle przygód. To wszystko pozwoliło mi z czasem określić rolę dziejową odegraną przez setki tysięcy ludzi, którzy w pośpiechu opuścili wschód, niechając całego dorobku, by schronić się w granice dalekiej wówczas od dobrobytu Polski. Myśmy się stali ambasadorami lęku. Jakże często autorzy uczonych wywodów na temat historii zapominać raczą, że do głównych, kształtujących ją czynników zalicza się zwyczajny strach, uczucie wiekuiste, najbardziej pierwotne. Oto jeszcze raz głos Pawła Jasienicy. Opracowując książkę, starałem się dochować wierności przekonaniu, które stanowi istotny składnik mego poglądu na świat. Przekonaniu, że zwyczajna, byle rzetelna informacja to jedno z najważniejszych zadań, jakie sobie człowiek może wytyczyć. Uzyskiwanie wiadomości i rozpowszechnianie ich to robota często kłopotliwa, nieraz karkolomna, ale zawsze pożyteczna. Bez niej nie mogłoby istnieć zjawisko, które nazywamy postępem. Do grona bliskich przyjaciół Lecha Weinara należał profesor Stanisław Stoma. Okropnie był zabawny w tym delektowaniu się trylogią. Właśnie pamiętam, przychodzi, który, czy ja pamiętam taki ustęp, że Zagłowa powiada, pojadę i ja do Lublina, bo tam niewiasty są tak piękne, że która chleb krając bochenek do boku przytuli, to skóra na nieczułym bochenku z kontentacji czerwienieje. Jasienica ha, 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 zaśmiewa się sam tak jak dziecko z tego, że przyznać złapał zapomniany fragmencik z potopu. Jaki był Jasienica? Proszę pani, to był oczywiście ze wszystkimi cechami ludzi kresowych. Andrzej Kuśniewicz. I to ja sam pochodzę z quasi kresów, ale zupełnie innych, bo ja pochodzę ze wschodniej Małopolski, z Doliny Dniestru. Natomiast on pochodzi z tej litewskiej kresowej polskości. I to są ludzie o pewnych charakterach, troszkę innych, niż my tutaj z tej Ukrainy tak zwanej mamy trochę inny charakter, a tam inny. To są ludzie o bardzo dużym poczuciu honoru, o bardzo dużej twardości takiej, a równocześnie serdeczności. Łatwo może czasami zrażający się czymś, ale już jak są przekonani o prawdziwej wierności i przyjaźni, to są bardzo oddani, wierni i mogliby nie wiem co dać. To są ludzie właśnie tego rodzaju. Więc on to miał w sobie, te wszystkie cechy ludzi z kresów, bardzo, prawda, takich polskich równocześnie.
ryzykujących swoje własne, najbardziej niebezpiecznych, prawda, jakieś dla życia nawet. To wie pani, wszystko razem, to było bardzo charakterystyczne dla tych ludzi i on należał właśnie do takich ludzi kresowych. To, co ja bardzo wysoko cenię też, przecież tacy dało nam takich ludzi jak Miłosz, jak Konwicki, jak wielu innych. Więc on należał do tego typu no, Polaków właśnie z tych kresów litewskich. Ja to bardzo wysoko cenię i bardzo w ogóle troszkę jestem nieraz skłonny uważać, że powiedzenie, że Polska jest jak obważanek, co mówił nieboszczyk marszałek, to coś troszkę ma. Ja nie chcę obrażać oczywiście środka Polski, bo to by było niesłuszne. Ale jest jakaś rzecz, że być może, że na kresach zawsze, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach narastają bardziej jakieś ofiarne, patriotyczne, narodowe cechy. Jeszcze raz Stanisław Stoma. On miał nostalgię do Polski silnej, do siły w polityce, państwa silnego i uważał, że było nieszczęściem, że Polska tego stanu nie mogła nigdy osiągnąć, no za Jagiellonów tylko. A od czasu już elekcyjnej Polski zaczął się zjazd w dół i ciągle słabość i to go szalenie nękało. On pisał z taką pasją przeciw temu całemu, prawda, rozróbkarstwu politycznemu w Polsce, temu niszczeniu kręgosłupa w Polsce silnej władzy i miał nostalgię silnej władzy. I to w nim była taka jakaś tęsknota tej silnej władzy i to się przywija w jego książkach. To jest główna nuta jego książek. Tak, ukochana postać, Kazimierz Wielki, właśnie. Stefan Batory, a nawet potrafił wydobyć Annę Jagiellonkę jako wielkiego polskiego męża stanu. Tak. Nie, bo wszystko, co było wyrazem siły konstruktywne, co budowało, co było wyrazem jakiejś zdecydowanej polityki, to wszystko imponowało mu. A natomiast no, nienawidził tego swarliwego sarmatyzmu, który Polskę prowadził do anarchii. Więc to jest wyraźne w książce i to przybijało też we wszystkich dyskusjach. I właśnie tu troszeczkęśmy się różnili, że on miał takie trochę naleciałości endeckawe sprzed wojny. Dlatego nienależycie doceniał Piłsudskiego, bo Piłsudski był też fragmentem silnej władzy w Polsce powojennej. On nie był w tym stopniu, co ja, zafascynowany Piłsudskim, chociaż pozytywny miał ocenę. Myślę, że dla ojca chyba najtrudniejsze były lata 44 do 49, 50. No na pewno tak i wszyscy, którzy te czasy pamiętają, to nie uważają, że są to najłatwiejsze czasy. Ewa Bejnar-Czeczot. Ich życiorysie, no po prostu jak każdego członka AK, każdego, kto zachował twarz w czasie wojny i chciał ją jeszcze mieć po wojnie. No ojciec nigdy nie poszedł na żaden łatwy chleb, nie pisał socrealistycznych jakichś książeczek, z których później wszyscy żeśmy się musieli z polskiego uczyć, prawda? No po prostu był bardzo do tyłu i stąd nie był nigdy uprzywilejowany ani mieszkaniem, ani samochodem, ani czymkolwiek. Stypendiami, wyjazdami? A nie, to mowy nie ma. No raz mu się trafił wyjazd do Chin rzeczywiście, bo ktoś tam nie mógł ojca wysłali. Wrócił zafascynowany tym i powstała książka Kraj nad Yangtze. Uważam, że bardzo ciekawa i rzeczywiście odmienna i wskazująca na to, że ojciec miał możliwości szerokie, właśnie nie tylko historyczne, bo za co się nie zabrał, czy o Hirschfeldzie, czy o Zakotwiczonych, czy o Chinach potrafił pisać. Po prostu miał porządny warsztat, potrafił dotrzeć do źródeł, zastanowić się, co pisze, i nie pisał czegoś, o czym nie był przekonany, że to jest prawda. No pamiętam, ile czasu wysiadywał w bibliotekach, ile musiał ksiąg przeczytać, a w jedną stronę napisać, żeby nie spotkać się z zarzutem, że coś jest nie tak, jak rzeczywiście. No nie był dyletantem we wszystkich dziedzinach, za które się zabrał.
Parę lat temu rozmawiałam z profesorem Andrzejem Zachorskim, świetnym historykiem, którego wielką zaletą było to, że nie starał się o pseudoobiektywizm. Był człowiekiem z krwi i kości, mającym jasno sprecyzowane poglądy, sympatie i antypatie i dawał temu wyraz w sposób pełen temperamentu. Oto co powiedział profesor Zachorski na temat wpływu Jasienicy nie tylko na nasze widzenie historii, ale wręcz na współczesną polską myśl polityczną. Wydaje mi się, że Jasienica odegrał tutaj znaczną rolę. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na następującą rzecz. Popularność jego książek. Wiele tysięcy nakładów jego dzieł znika z półek księgarskich natychmiast. Są rozchwytywane mimo wysokich cen. To jest rzecz świadcząca o popularności tego pisarza w sposób niewątpliwy. Druga rzecz. Bardzo często w czasie egzaminów na wyższe uczelnie zadawałem to sakramentalne pytanie: a co delikwent na historię czytał? Prawie nie było wypadku, żeby nie padła odpowiedź, że czytał Jasienicę. I odpowiedzi na egzaminach, jeśli chodzi o humanistykę, w ten sposób wyglądały. Jasienica był numerem jeden. Oczywiście występowali inni pisarze, historycy, popularyzatorzy, publicyści. Tym niemniej tutaj palmę pierwszeństwa miał Paweł Jasienica. Wydaje mi się zatem, że ci ludzie, którzy obecnie zasiadają w Sejmie, a mają swoją pięćdziesiątkę, to są ludzie, którzy na pewno znają twórczość Jasienicy, przynajmniej wielu z nich. Że wielu z nich widzi proces historyczny poprzez dzieła właśnie Pawła Jasienicy. To jest dla mnie rzecz niewątpliwa. I dlatego na pytanie pani, jak wygląda wpływ Jasienicy na dzisiejsze pokolenie polityków, na tych ludzi, którzy stanęli u steru Rzeczpospolitej, odpowiadam, wpływ ten jest na pewno znaczny. Na uniwersytecie znałem go tylko z widzenia. On był na innym wydziale, ja na innym. Stykaliśmy się mało. On energię swoją wyżywał w AZS-ie, Akademickim Związku Sportowym, ja natomiast w Odrodzeniu i w innych tam działalnościach ideowo-politycznych. Także na uniwersytecie stykaliśmy się mało. Pierwszy mój kontakt nastąpił w roku 1941, po wejściu Niemców do Wilna. Ja się zimę tą ukrywałem, kiedy byli bolszewicy, a potem zjawiłem się w Wilnie, przyszedłem do księdza Glebowicza i tam znalazłem grono takich ludzi skupionych dookoła księdza Glebowicza i tam był właśnie Bejnar. I od tego czasu zaczęła się między nami najpierw znajomość, a potem przyjaźń. A już na studiach był postacią znaczną. Dosyć. Potem był znany jako speaker radia. Wszyscy jego głos znaliśmy i nazwisko było znane, bo był speakerem radia. Było tylko trzech speakerów w wileńskim skromnym radiu. I między innymi był Bejnar jako jeden z tych trzech. Poznawszy Lecha Bejnara w 1941 roku, był pan później świadkiem tej przemiany Bejnara w Jasienicę. No, wszystkich etapów, tak. Więc zaraz zaczęła się bliższa współpraca, bo jesienią, w październiku bodajże 1941, uruchomiliśmy wspólnie nielegalne polskie pismo, pierwsze w Wilnie po wejściu Niemców. To pismo wydało coś 5 czy 6 numerów, nie pamiętam, i wpadło. Złapali korportera, ten korporter wyśpiewał, gdzie jest punkt rozdzielczy od punktu rozdzielczego i tak dalej. Słowem, myśmy ocaleli, ale pismo przepadło. Ale zaprzyjaźniliśmy się już z Bejnarem i potem próbowaliśmy w okresie konspiracji wspólnie współdziałać. I tu muszę powtórzyć to, co już mówiłem tyle razy i mówiłem nad grobem Jasienicy też, że niepotrzebnie z niego robiono takiego jakiegoś zawziętego konspiratora i tak dalej, kiedy on starał się na przykład młodzież ocalić przed angażowaniem się w pracę konspiracyjną. I stąd wspólnie z nim wymyśliliśmy taką inicjatywę, bo trzeba było coś młodzieży dać, żeby ona się czymś zajęła, coś się zaangażowała. Otóż założyliśmy taki uniwersytet powszechny. Profesorowie każdy ze swojej dziedziny zgłaszał tematy i myśmy angażowali grupy młodzieżowe, które przychodziły na te tematy. To funkcjonowało bardzo dobrze przez czas okupacji niemieckiej. I Jasienica robił to głównie po to, żeby odciągnąć młodzież od konspiracji, bo mówił, że konspiracja w tej chwili nic nie da. Zwłaszcza w Wilnie nic nie da. Trzeba oszczędzić po prostu życie tych młodych ludzi i trochę ich głowy oświecać. W pierwszym wydaniu pamiętnika Jasienicy jest jeszcze jedno zdjęcie. Idący ulicą niewysoki, elegancki pan w sportowym garniturze z pompami, w kapeluszu, przez ramię przerzucony prochowiec. Polski inteligent lat 30. Jakże kruchy wydaje się wobec ogromu wymagań, które postawiły przed nim następne lata. Był żołnierzem, był publicystą i mimo wszystko stał się człowiekiem polityki.
Nie, polityką zawsze się interesował. Na przykład on pracować musiał zawodowo przecież w okresie Niemców, bo inaczej nie miałby Arbeitskarte, więc musiał to mieć. Otóż pracował jako taki sargas. To znaczy po litewsku stróż, przeważnie stróż nocny. Przychodził do urzędu, siedział tam noc, palił piece. Otóż wieczorem ja przychodziłem do niego, iśmy godzinne rozmowy polityczne prowadzili w tym urzędzie, na jakichś tam fotelach urzędowych, kiedy już nikogo nie było, była cisza w tym urzędzie. Także on się interesował polityką. To raz, powtórę, był oficerem rezerwy. I teraz, kiedy AK zaczęło dojrzewać, kiedy okupacja niemiecka ulegała już rozkładowi, kiedy było widać, że to wszystko pęknie, AK zaczęło się mobilizować w Wilnie i Wilk zorganizował w lesie swoje oddziały. I w ten czas Jasienica po prostu otrzymał wezwanie jako oficer rezerwy do partyzantki i poszedł do tej partyzantki i od razu został wciągnięty do sztabu, siedział przy Wilku, w sztabie Wilka, ale bardzo realistycznie oceniał sytuację. Pesymistycznie oceniał sytuację. Właśnie, bo ludzie z AK mieli takie śmieszne, ładne złudzenia, że jakoś to będzie, a my nie puścimy dalej bolszewików, takie jakieś głupstwa zupełne. Otóż on wiedział, że to jest fikcja, że to nic nie znaczy. Mimo to był w tej AK, bo spełniał swój obowiązek. Czy pani zdążyła się urodzić jeszcze na Wileńszczyźnie? Tak, ja się urodziłam w Wilnie jeszcze przed wojną, rok. Niestety wspomnienia o ojcu to już są pewnie spoza Wilna, bo cóż może pamiętać dziecko nawet mające kilka lat? Nie, no pamiętam ojca również z okresu okupacji w Wilnie. To była okupacja i radziecka, i niemiecka. I pamiętam, jak się ukrywał przed radziecką. To akurat tak się stało, że ja zapadłam na ślepą kiszkę w wieku lat 3 i tata musiał akurat tej nocy z domu nawiewać. To pamiętam. Pamiętam, jak no to już w czasie okupacji niemieckiej był stróżem w polskim radio, właśnie tam, gdzie pracował przed wojną, stróżem nocnym, a później był drwalem i rąbał drzewo w jakichś tam lasach podwileńskich, to pamiętam, no a później zniknął z horyzontu rodzinnego i się dopiero po wojnie odnalazł. No bo w międzyczasie była partyzantka. Ja o tym nie wiem dokładnie, tylko z jego opowiadań, bądź z tego, co czytam dziś o nim. Ale ja tego nie wiem, dlatego że jak bolszewicy uderzyli na Wilno gdzieś 5 czy 6 lipca 1944, ja wtedy powiedziałam, że ja Czerwoną Armię, ja nie byłem oficerem rezerwy, ani w ogóle wojsku nie służyłem, więc nie podlegałam mobilizacji. Otóż ja powiedziałam, że ja spotykam Czerwoną Armię w Krakowie lub w Warszawie, ale nie w Wilnie, powiedziałam, że Wilno zostanie wcielone, że będą wywózki, areszty i tak dalej. I rzeczywiście uciekliśmy właśnie z tu obecną panią z Wilna na fali rozkładu tego niemieckiego władztwa na naszym terenie. Uciekliśmy najpierw do Warszawy, potem do Krakowa. A Jasienica został tam, nie poddał się, nie pojechał do Mielnik, gdzie tam ich aresztowano. Nie pojechał i zaczął uprawiać partyzantkę. I uprawiał tę partyzantkę na razie antyniemiecką, później antysowiecką. Czy to wtedy nastąpiła ta przemiana Bejnara w Jasienicę? Nie, chyba w toku tej partyzantki. Ale czy przemiana? No, role rozmaite grał. Ja nie wiem, czy to była przemiana. A skąd się wziął właśnie Jasienica? Co to jest Jasienica? Jasienica? Nie, no on był ranny jako partyzant. Jego przygarnął ksiądz w miejscowości Jasienice. I stąd on sobie wybrał pseudonim Jasienica, dlatego że w tej wsi Jasienice ten ksiądz go leczył i tam go zaopatrzył, potem wziął tam fałszywe dokumenty i tak dalej. I on wyszedł na świat. I miał wielką wdzięczność tego księdza, nazywał się Falkowski ksiądz, proboszcz parafii Jasienice. I stąd on nazwał siebie Jasienicą. Ale czy jakaś taka przemiana? No, oczywiście wiem, że okres partyzantki na niego mocno wpłynął. On psychologicznie trochę, zdaje się, trochę się zmienił. No twarde, szalenie warunki, które są w walkach partyzanckich, rys pewien w nim stworzyły. Ale ja bym nie powiedział, że to jest inny człowiek. Poglądy miał zawsze takie same.
pseudonim Łupaszko. Jest pseudonimem powtarzającym się stale, kiedy mówi się o Jasienicy. To jest nazwisko, które zawisło jak rodzaj groźby niewypowiedzianej w słowach Gomułki. Co to było naprawdę? Proszę pani, ja wierzę w słowa Jasienicy, tak jak on mi opowiada, bo nie mam żadnej podstawy nie wierzyć. Więc wiem tylko tak, jak on mi opowiadał. No, że on był pod rozkazami tego Łupaszki, ale to były grupy podzielone, działające osobno. Jasienica z Łupaszką nie miał zdaje się stałego kontaktu, tylko był formalnie od niego zależny. No i oni walczyli, no prowadzili tą walkę partyzancką. Zresztą jak Jasienica mówi sam, że najbardziej okrutne są wojny wewnętrzne i najbardziej okrutną rodzajem walki jest partyzantka, która walczy z władzą ustanowioną na pewnym terenie. Potem czytałem, że były te donosy, że były rozstrzeliwania, krótkie sądy polowe nad rzekomymi donosicielami. Czasami mogli padać ofiarą ludzie niewinni. Ja tego nie wiem. Bo jeszcze raz uchylam się od tego tematu, bo ten temat mi jest nieznany. Jeszcze raz powtarzam, ja wierzę w słowa Jasienicy i wierzę, że nie było nic tam takiego, co by on mógł uważać, że wychodziło, powiedzmy, poza kodeks wojny domowej. Ale ja o tym nic nie wiem. On dopiero wypłynął w roku 1946. Zgłosił się do mnie w Krakowie, znalazł mnie jakoś w Krakowie, już po wyjściu z partyzantki. I potem był w Krakowie. Ja go wciągnąłem do Tygodnika Powszechnego. I znaczy w Tygodniku on się urządził, bo bardzo znany, zwłaszcza, że od razu odkryliśmy jego talent literacki, o którym nikt nie wiedział. Ojciec skończył Wydział Historii w Uniwersytecie Wileńskim. I tą historią, podobno, tak jak babcia mówi, był zafascynowany od młodości. Rzeczywiście, no już jako małe dziecko dużo wiedział. I cały czas tą drogą szedł. No podobno był to wyjątkowy antytalent matematyczny i ciągle zapatrzenie, zafascynowanie historią. I to, że po drodze wcześniej się historią nie zajął, to raczej to jest przypadkiem, a nie, że zajął się w wieku późniejszym. No tak się składało. Uczył historii w Grodnie, potem wygrał konkurs na spikera w Polskim Radio w Wilnie, z czegoś trzeba było żyć, to był spikerem. Potem była wojna, no to jak wiadomo, wojna. Po wojnie zajął się publicystyką w Tygodniku Powszechnym, no to go fascynowało i wtedy jeszcze wiele osób było no trochę zafascynowanych rzeczywiście tym, co się dzieje i kto potrafił to opisywać, to opisywał. Ojciec był bardzo dobrym publicystą. I dopiero później, po tych wszystkich aferach, wrócił na tą drogę, którą chciał iść od początku. To nie był przypadek, to była konsekwencja. Konsekwencja rzeczy, które od dzieciństwa można było przewidzieć, że nastąpią. W 1946 roku właśnie w Poznaniu pierwszy raz tatusia zobaczyłam po wojnie. Jak przyjechaliśmy z mamą i z ciotką z Wilna. On nas tam spotkał na dworcu. No nie osiedliliśmy się jako rodzina scalona. Ojciec nam wynajął mieszkanie w Zakopanem, a sam mieszkał w Krakowie i wtedy był pracownikiem w Tygodniku Powszechnym. I widywaliśmy się tak w soboty, w niedzielę. Potem przenieśliśmy się my do Szczekocin w województwie kieleckim, a tata dalej mieszkał w Krakowie, aż no, kiedyś tam dowiedzieliśmy się, że został aresztowany. No i wtedy wszystko się zaczęło przewracać. Później już do Tygodnika nie wrócił. No, zaczęło się w Warszawie. W Warszawie po wyjściu z więzienia. To był rok 48. Został aresztowany z Tygodnika. Myśmy podjęli walkę o wyswobodzenie jego. Byłem u Stefana Żółciewskiego na przykład. Byliśmy z Iturowiczem, Borejszy i dyskutowaliśmy. Oni mówili, no on jest w mocach UB, to jest osobne królestwo, które nie bardzo siedzieli. Stefan Żółciewski powiedział mi, pan myśli, że ja tam wiele mogę? Ja nie mogę, ja siedzę tu wprawdzie w biurze Centralnego Komitetu, ale ja na wpływu na UB nie mam. Ja mogę przedstawić to, co pan mówi, jestem na najwyższej woli. Potem Jasienica wyszedł. Wtedy ojciec wynajął sobie mały pokoik w Warszawie przy ulicy Filtrowej, a myśmy dalej w tych Szczekocinach mieszkali. Także połączenie rodziny nastąpiło dopiero w roku 55, kiedy ojciec dostał większe mieszkanie w Warszawie na ulicy Dąbrowskiego. No i wtedy żeśmy się wszyscy razem spotkali. Czy chociaż na święta udawało się być razem? Święta zawsze były razem. Poza tym były bardzo długie okresy, kiedy ojciec mieszkał, pracował i pisał właśnie w domu, a te pokoje czy w Krakowie, czy w Warszawie to wykorzystywał no, wtedy, kiedy musiał załatwiać jakieś sprawy
No było to często, ale większość czasu to jednak spędzał w domu na pisaniu. Nie były to tylko książki historyczne i właśnie dzięki jednej z książek ojca to ja jestem tym, kim jestem, to znaczy inżynierem budownictwa wodnego, bo tata napisał również książkę Zakotwiczeni właśnie na ten temat. I był zafascynowany, a to się akurat zbiegło z moją maturą i popchnęło mnie w tym kierunku. No a książki historyczne, owszem, szczególnie Rzeczpospolita Obojga Narodów była pisana dokładnie przy mnie, bo po śmierci mamy ojciec wyjechał do mnie, do Soliny, gdzie ja pracowałam i tam właśnie kończył pisanie tej książki, więc rzeczywiście działo się to na moich oczach. Z tym, że taki ojciec za bardzo wylewny w tych rozmowach podczas pisania nie był. Dopóki żyła mama, to on w dużym kontakcie z nią te wszystkie książki pisywał. I między nimi było ogromne jakieś takie porozumienie. Mama wiele mu doradzała i bardzo był jej wdzięczny i bardzo szanował te rady. Ale ze mną tego kontaktu później nie nawiązał, także już to była tylko jego sprawa własna, osobista. Pawła Jasienicę ja poznałem tuż po 56 roku. Andrzej Kuśniewicz. Kiedy pracowałem w ten czas w radio, to się nazywało audycja Polonia, później została włączona do radia zagranicznego. I on tam w ten czas przyszedł i mówił, że przygotowuje się do pisania czegoś w rodzaju historii Polski. Mnie to bardzo zainteresowało, a jeszcze właściwie niewiele wiedziałem o nim. Tutaj następuje duża przerwa i następne takie znaczące już spotkanie, które prowadziło do bliskiej znajomości, a nawet serdecznej przyjaźni, to było po słynnym Związku Literatów w sali ZAIKS-u, takie zebranie, które było słynne w związku z zdjęciem dziadów. To wszyscy znają, pamiętają to i on tam przemawiał i wielu innych i to nas zaczęło się początek wielkiej tej afery, nagonki na niego i na paru innych. Oto fragment pamiętnika Pawła Jasienicy. W lutym 1968 roku trzej starsi panowie, Zygmunt Mycielski, Juliusz Żuławski i autor tej książki, zastanawiali się wspólnie nad potrzebą i sensem wysłania do przewodniczącego Rady Państwa listu protestującego przeciwko zdjęciu ze sceny dziadów Mickiewicza. Szacowni dżentelmeni debatowali przez cały wieczór. Następnego dnia zaprosili do swego grona jeszcze jednego rówieśnika, Jerzego Andrzejewskiego, oraz przedstawiciela pokoleń młodszych, 50-letniego Pawła Herca. Rozprawiano, wypito sporo kawy, sporządzono projekt listu i postanowiono ostatecznie nic nie pisać. Wkrótce potem swoboda twórcza zatriumfowała w Warszawie i w całej Polsce. Prasa poinformowała naród o rzeczonej naradzie, odsłoniła jej złowrogi charakter. Z kameralnej, w czterech ścianach prowadzonej i jałowej w rezultacie rozmowy kilku osób uczyniła fragment spisku, mającego na celu zamach stanu, zmianę ustroju oraz inne okropności. Wróćmy do nagranej przed laty relacji Andrzeja Kuśniewicza. On zresztą tam nie przemawiał w sposób jakiś taki bardzo agresywny, ale podpadł już bardzo rozmaitym ludziom, którzy chcieli specjalnie wykorzystać jego przeszłość w grupie Łupaszki i AK Wileńskiego, skorzystali z tego. I tutaj nastąpiła ogromna nagonka na niego. No, nie będę wymieniać nazwisk ludzi, którzy specjalnie się zaangażowali w prasie, od prawie bandytów go nazywając, aż po jakieś próby wyrzucenia go ze Związku Literatów, nieudane zresztą na szczęście. I w ten czas on nie pokazywał się prawie nigdzie, także nawet były takie plotki, że on wyjechał do córki, która w ten czas była zajęta przy regulacji, zdaje się, sanu gdzieś tam w Bieszczadach z mężem. A tymczasem nie, on był w Warszawie i tutaj spotkał się w ten czas z późniejszą swoją żoną, którego zresztą poznała krótki czas przed tym i która rzeczywiście stała się w tym okresie dla niego bardzo ważną, taką jakąś opiekunką psychiczną, bo ona miała swój taki temperament kresowy, nie ulegała jakimś zalamaniom i podtrzymywała go bardzo silnie na duchu,
Także on w ten czas bardzo często tam u nich przebywał. Ja raz wracam do domu i tu akuratnie w 68 roku, w czasie tych największych awantur w mieście, było już ciemnało. I raptem z cienia takiego, bo te domy rzucają cienie od tych lamp, wyłonił się Jasienica, a za nim jego dzisiejsza żona, znaczy wdowa po nim. I Jasienica powiada, czy pan zgodzi się, że ja przekroczę pana próg takiego bandytę, czy pan przyjmie. No oczywiście to było... I on przyszedł ten czas tutaj, no i myśmy sobie siedli, moja żona, on, właśnie Nena, jego późniejsza żona, i to wszystko myśmy zaczęli tutaj, prawda, jakoś stwarzać taką aurę takiej intymności, czegoś, co stało się później początkiem naszego częstego widywania się. Aż po, pamiętam, takie przemówienie Gomułki słynne w radio, i ja słuchałem razem z nim, moją żoną i z jego żoną, ten czas tego, widziałem, jakie to wrażenie zrobiło na nim, bo to była rzeczywiście skandaliczna rzecz, którą zrobił Gomułka, zresztą nie jedyną, którą zrobił, muszę przyznać. No, powiedzieć, że on został uwolniony, a dlaczego, to on sam wie, czyli jakby rzucał, prawda, wiedząc, że on nie może odpowiedzieć na to, że on co, to znaczy wysypał kolegów, czy co, jak to wyglądało. Gomułka zrobił aluzję tego rodzaju, że on wie, dlaczego on wyszedł. I zaczęły się od razu domysły, dociekania i tak dalej, zaczęto mówić, że on Łopaszkę wydał, co było absolutnie nieprawdą, bo Łopaszka wpadł przed jego wpadnięciem, więc absolutnie nie można, bo mogło być tylko odwrotnie, a nie tak. I ja nie wiem, jak tam było. W każdym razie on początkowo, jak wyszedł, to od razu wycofał się z tygodnika. Pewno postawili jemu warunek, że przestał działać politycznie, i ten warunek on mógł przyjąć. To nie był żaden hańbiący warunek, ludzie mogli pracować lub nie pracować. On był bardzo bolesny, bardzo obolały, bardzo smucił się, że opuszcza tygodnik. Potem przeszedł do Paksu, a potem sam mnie powiedział, pamiętam jeszcze, że żonie pokazywałam, na której ławce w łazienkach, on powiedział, że ja pójdę do pani Brystygierowej i powiem, że ja w Paksie dalej być nie mogę. Jeżeli ona stawia warunek mojej wolności, żebym był w Paksie, to trudno, niech mnie aresztuje, ale ja dalej w Paksie być nie mogę, psychologicznie w Paksie być nie mogę. I tam poszedł do Brystygierowej, Brystygierowa go zwolniła widocznie od tego zobowiązania, bo on z Paksu się wycofał. Nie powinnam może o to pytać osoby, której to dotyczy. Czy to przemówienie Gomułki, które pamiętamy wszyscy, było rzeczywiście takim jakimś momentem zwrotnym w życiu pani ojca? No świetnie, że pani o to pyta, bo ja sama chciałam kiedyś wystąpić do prasy szczególnie, bo według mnie wcale nie było takim zwrotnym momentem, jak się o tym mówi. I ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ojciec wcale nie uważam, że był zaszczuty od tego momentu. To znaczy, oczywiście było to w pewnym sensie przeżyciem, ale nie załamaniem, a przynajmniej nie powodem do rozpoczęcia choroby. No ja nie wiem, jak można twierdzić, że to spowodowało chorobę nowotworową. To chyba tak miało być i tak się stało, ale absolutnie nie uważam, że ojciec był zaszczuty, a była to sprawa, która pozwoliła mu się przekonać, ilu ma przyjaciół, ile ludzi ma życzliwych, ile ludzi występowało z różnymi pomysłami, niekiedy bardzo śmiesznymi, jeszcze odziedziczonymi od czasów okupacji. Niektórzy się ukryli przed zabraniem do getta, radzili mu, jakimi sposobami on się teraz powinien ukryć, bo wszyscy spodziewaliśmy się aresztowania. A nic takiego nie nastąpiło, w ogóle nie było dalszych konsekwencji, poza idiotycznymi telefonami mieszkańców Narewki, innych takich tam, no wiadomo, że podstawionych i z której ulicy. Odbieraliśmy te telefony, odkładaliśmy słuchawkę, a poza tym ojciec się spotkał z tak dużą życzliwością ze strony wielu ludzi, że naprawdę raczej go to podbudowało. Ten to nie był człowiek, który się dał zaszczuć.
Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Witam Państwa w tym deszczowym, mimo to bardzo pięknym dniu i życzę wszystkiego dobrego, jeszcze serdeczniej niż zwykle. My dzisiaj będziemy rozmawiali o człowieku, którego, no myślałem, jak krótko o nim powiedzieć, bo będziemy potem mówili długo, jak jednym zdaniem o nim opowiedzieć. To jest Paweł Jasienica. Wczoraj świętowaliśmy setną rocznicę urodzin tego wielkiego pisarza i pomyślałem sobie o takim zdaniu, takie zdanie mi do głowy przyszło, że to jest pisarz, na którego książkach się wychowaliśmy. Właśnie to wystarczy, prawda? To jest, myślę, to jest wielki komplement. Ale właśnie nie wiem, czy pamiętamy. Paweł Jasienica. Za chwilę gości przedstawię, ale najpierw muzyka. Starałem się wybrać coś takiego, co byłoby polskie, arcypolskie i co by było kresowe, bo to gra Andrzej Kurylewicz, akurat ze Lwowa Jasienica był związany z Wilnem. No i też trójkowy, no, płyta została nagrana kilka metrów stąd dosłownie, w studiu Agnieszki Osieckiej. Posłuchajmy, Laura i Filip. Dzisiaj są z nami znakomici goście. Pani Ewa Bejnar-Czeczot. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Córka Pawła Jasienicy. I pan profesor Janusz Tasbir, znakomity historyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozpocznijmy może od tak. W radiu mówimy, oczywiście, ale jak wiadomo, jeden obraz działa lepiej niż tysiąc słów. Ja poproszę o jeden obraz, pani Ewo. Czy pani mogła powiedzieć, opisać jakąś scenę, jakiś obraz, który charakteryzuje ojca? Co to by była za scena? Co pani przychodzi do głowy? Zastrzelił mnie pan tym pytaniem. Niechcący zupełnie. Obraz ojca. Ja ojca widzę jako na przykład człowieka idącego pod górę, w góry, w Bieszczadach na przykład i rozprawiającego po drodze o historii, o tym, co się po drodze widzi, o wspomnieniach, o Ukrainie. No takiego nawijającego ciągle do tyłu, jak to tu było, jak to tu być mogło. Od razu jakieś anegdotki się przypominają. I pod górę. I pod górę. Aha. A pan profesor napisał kiedyś o Pawle Jasienicy takie słowa. Historię widział jako wielki dramat w szekspirowskim stylu rozgrywający się na olbrzymiej scenie. Prawda? Mniej więcej tak. No i zastanawiam się, jaki to jest dramat, który to konkretnie miałby być. Bo rzeczywiście, myślę, że on pisał o namiętnościach ludzkich przede wszystkim. No ja myślę, że jednak zbliżony do Hamleta. Po pierwsze dlatego, że Polska, tak jak bohater dramatu Szekspira, właściwie nie miała zbyt wielkiego wyboru. A po drugie, że trup się ściele gęsto i w naszej historii, i w tym dramacie Szekspira. Więc przede wszystkim, no Macbeth po części, ale jest coś szekspirowskiego, zważywszy na przestrzeń, w jakiej się ta historia obracała. Aha. Dlaczego dzisiaj go kochamy? Znaczy, to pytanie z ukrytym założeniem, że go jednak kochamy dzisiaj. Kiedyś był nieprawdopodobnie kochany. Nakłady miał gigantyczne, ludzie stali w kolejkach po książki. Na wieczorach autorskich były tłumy, prawda? I tak jak powiedziałem, że na tych książkach się wszyscy właściwie wychowaliśmy. Ale jak jest dzisiaj? Jak się Państwu zdaje? Może pani Ewa lepiej wie. Dzisiaj no, na pewno zainteresowanie jest nieco mniejsze wobec licznej konkurencji. Nie mówię, że konkurentami są znani historycy, ale w ogóle jest co czytać. Kiedyś ojciec był jednym z nielicznych pisarzy, których się chętnie czytało, których się spod lady kupowało. Taka wokół niego jakaś legenda narastała, że Jasienicę należy czytać i czytać go w dwojaki sposób, zarówno jako historyka odnoszącego się do dziejów kraju, jak i bardzo dużo między wierszami przemycającego swoich myśli na temat, co aktualnie w Polsce się dzieje. Nawet to ma odniesienie w dzisiejszych czasach, tak jak czytam ostatnio te myśli o dawnej Polsce. No to tam się wiele analogii dzisiaj da uchwycić. No właśnie jestem ciekaw, panie profesorze, na jakim poziomie dzisiaj czytać Pawła Jasienicę, bo no jak wziąłem tę książkę do ręki, Myśli o dawnej Polsce, to jest ostatni chyba tom dzieł zebranych Jasienicy, prawda? Czy nie, jeszcze będzie jeszcze tylko o historii, będzie 17 ostatni. Aha, będzie jeszcze ostatni tak. Tom.
No i przeglądałem tę książkę i wcześniej nie znałem, ale to jest takie postscriptum do tych jego najważniejszych dzieł. No i właściwie to jest trochę tak jak z piosenkami Wojciecha Młynarskiego, które mają podwójne dno, prawda? Że można to czytać w odniesieniu do tego, jak było w PRL-u, prawda? No ja myślę, że najistotniejsze jest to, co powiedziała przed chwilą pani Ewa Bejnar. Mianowicie, że Jasienica ze swoją tezą, iż w Polsce rządzeni byli przeważnie na poziomie, natomiast rządzący byli przeważnie do niczego, to ta teza jest nadal w wielu wypadkach aktualna i ludzie to czytają jako złośliwe aluzje do współczesności. Pani Ciołkoszowa, Lidia, działacz emigracyjny i publicysta emigracyjny, napisała kiedyś, że Jasienica byłby wielkim, bardzo wielkim publicystą politycznym, gdyby były inne warunki w Polsce. Ponieważ nie mógł się wypowiadać o współczesności, to pisał o przeszłości, ale także każdy się domyślał, że ten Zygmunt III to jest właściwie Władysław Gomułka. Druga przyczyna popularności, to nie chcę być złośliwy tutaj, ale ludzie zawsze lubią czytać powieści z wyższych sfer. A ta akcja, która za czasów Polski Ludowej działa się w chatach chłopskich, w robotniczych jakichś środowiskach, tu się rozgrywa w salonach władzy, na zamkach, tu się rozgrywa w Rzymie, w pałacach biskupich i tak dalej. No przyjemnie jest poobcować z wielkimi tego świata, a przy okazji dowiedzieć się, że popełniali błędy i byli śmieszni. No jestem ciekaw, tutaj jest, otworzyłem znowu książkę Myśli o dawnej Polsce i to jest motto drugiego rozdziału, drugiej części jest takie: nienasycona się bowiem staje bez granic, rządza władzy, jeśli zapadnie w duszę, która sobą nie włada. Andrzej Frycz-Modrzejewski o poprawie Rzeczpospolitej, prawda? To jest to, o czym państwo mówili. Ale właśnie, dlaczego Paweł Jasienica nie pisał powieści na przykład? Pisał reportaże, pisał, uprawiał pisarstwo historyczne, był niezwykle utalentowanym pisarzem, nie pisał powieści, opowiadań. Dlaczego? Wie pani coś o tym? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. No po prostu nie miał przekonania, że nie miał potrzeby pisania powieści, nie miał chęci, nic w duszy tak zwanej mu nie grało. Do fantazjowania, po prostu mógł, opierając się na faktach historycznych i na licznych archiwach, do których chodził, na wielu książkach, przesłaniach, tłumaczeniach, pisał, wyciągał wnioski, pisał po swojemu, nie miał aspiracji do bycia mądrym profesorem i uważał, że nie wszystko, co pisze, to może znaleźć oddźwięk i poważanie wśród sław naukowych, ale po prostu historia go interesowała i pisał tak, jak wiedział, tak, jak czuł i nie miał ochoty na fantazjowanie. I mówi się o takim pisarstwie non-fiction, ale z kolei sam napisał, nie pamiętam w posłowie do której książki, że to jest swobodne literackie opowiadanie. Na ile to jest fiction? Czy tu jest fiction? Czy nie? Czy to jest tylko non-fiction, panie profesorze? No jest, on się starał, żeby to było non-fiction, ale nie uciekał też od rozważań na ten temat, że historia mogłaby się inaczej potoczyć i kreślił wizję tej historii inaczej potoczonej. Mianowicie jest jedno bardzo ciekawe zdanie, z którym ja się zresztą całkowicie nie zgadzam, dlatego że Paweł Jasienica napisał: esejowi przysługują dokładnie takie same prawa jak dramatowi, jak powieści i tak dalej. Otóż w XX wieku już było po rozwodzie. Po rozwodzie czego? Literatury pięknej i historiografii. Mówimy, że byli pisarze historyczni z XIX stulecia, jak Kraszewski, jak Szujski, jak Szajnocha, którzy pisywali dramaty i powieści z różnym zresztą powodzeniem. Teraz to już historykowi nie wypada uprawiać tego rodzaju płochej rozrywki dla czytelników. Natomiast ja bym bronił tego, co Paweł Jasienica z lubością robił. Co by było, gdyby Zamoyski założył dynastię, prawda? No, pasjonujące rozważanie. Niedawno czytałem książkę angielską, która się zaczyna od zwycięstwa niezwyciężonej armady i zapanowania w Anglii katolicyzmu. No, ludzie lubią taką alternatywną historię. Siedem trójek. Zapraszam państwa do rozmowy. Paweł Jasienica, wczoraj świętowaliśmy setną rocznicę jego urodzin. To nie było takie wielkie święto, jakby wypadało, prawda, by ranga tego pisarza
w naszych dziejach, w naszej pamięci, w naszych sercach, no jest ogromna jednak. Dzisiaj w studiu są z nami pani Ewa Bejnar-Czeczot i pan profesor Janusz Tasbir. Jeszcze kogoś zacytuję, Aleksander Gieśtor z kolei tak powiedział, że Paweł Jasienica pisał w imieniu dzisiejszych Polaków o powikłaniach rodzimej metryki kulturowej. Ja myślę, że to jest bardzo trafne i bardzo krótkie, prawda? Bardzo krótkie i bardzo trafne. I właśnie jak on widział tą naszą metrykę kulturową? Czego on szukał? Co chciał? Czego się chciał dogrzebać? Pani Ewo. No, ja myślę, że chciał się doszukać przede wszystkim, tak jak tutaj jest napisane w myślach o dawnej Polsce. Sięgał do strasznej prehistorii naszego narodu, do epoki jeszcze przed Piastami. Chciał no, w jakiś sposób wydobyć tą słowiańszczyznę, słowiańskie korzenie i to, co rzutowało na późniejszy rozwój dynastii Piastów. Wydaje mi się, że no, może pan profesor jakoś na ten temat jeszcze coś dopowie. Janusz Tasbir. Mi się wydaje, że w jego pisarstwie występowały dwie sprzeczne tendencje. Z jednej strony on lubił wskazywać na różnorodne etnicznie korzenie naszej kultury. To mi przypomina znaną anegdotę, z czego się składa narodowa kuchnia polska. Z ryby po żydowsku, z kołdunów po litewsku i z barszczu ukraińskiego. Ale z drugiej strony wyraża w paru momentach właściwie poglądy szkoły krakowskiej. Jaka szkoda, żeśmy się tak rozprzestrzenili, żeśmy wzięli te kresy wschodnie, które nam dały anarchiczną magnaterię i co by było, gdyby Polska się zatrzymała w swoich etnicznych granicach i byłaby tak świetnie zagospodarowana jak Zamość. Aha. Więc to jest sprzeczne tendencje, ale widać wyraźnie, że te sprawy go pasjonowały pod jednym hasłem. Wszystko mogło się potoczyć inaczej i zakończyć happy endem. I dlatego go czytano. A co on myślał? No, mówił w domu przecież to, co myślał o Polsce współczesnej jemu. Czy co o niej myślał? No bo dzisiaj mamy do czynienia, znaczy dzisiaj skłonni jesteśmy myśleć o PRL-u bardzo źle. Wiemy też, jak powikłane były losy Pawła Jasienicy w PRL-u, jak tragiczne to był los. Nie myślał o niej aż tak bardzo źle, jak nam się to teraz wydaje. Ojciec zaczął swoją karierę pisarską od reportaży. Były to reportaże z różnych okolic Polski powojennej. I ojca fascynowało to, że Polska w jakiś sposób się odbudowuje. Również bardzo pozytywnie wyrażał się na przykład o takich rzeczach jak rozwój służby zdrowia, pozytywny rozwój służby zdrowia, walka z alkoholizmem. On dostrzegał również i pozytywy, a ponieważ o negatywach pisać nie bardzo mógł, to znaczy mógł, ale do szuflady. Także o wielu rzeczach, o rozwoju nauki, o rozwoju archeologii, o podstawach no, takich nawet sztuk inżynierskich czy mikrobiologii wyrażał się bardzo pozytywnie. Natomiast no, nie wyrażał się oficjalnie o sposobie rządzenia tym krajem, ale właśnie jak już mówiłam, między wierszami można byłoby czytać, co o tym myśli. Bo pan powiedział, panie profesorze, o tym, że jego pisarstwo jest takie biegunowe, że jest w nim napięcie, ale myślę, że to bardzo na wielu poziomach jest w nim napięcie. To, co pani powiedziała, panie, o tej wędrówce przez Bieszczady, o tym, że szedł w górę, to na pewno był człowiekiem wielkiej odwagi i głosił czasami niepopularne rzeczy, prawda? Miał odwagę cywilną, bardzo potężną, to wiemy o tym list 34, potem protesty w 68 roku i tak dalej. Ale z drugiej strony, no samo sobie mówił, że jest człowiekiem kompromisu, tak? To też tak było? Właśnie który biegun był silniejszy u Pawła Jasienicy? Ja myślę, że ten drugi, dlatego że on miał za sobą bolesne doświadczenie, mianowicie, że bohaterski ruch oporu, jaki istniał na wschodzie, wokół Wileńszczyzny i tak dalej, właściwie nie pomógł Polsce, nie wyzwolił, przeciwnie ułatwił sowietyzację kraju, dlatego że to było wybicie, wywiezienie na Syberię i tak dalej, najdzielniejszej części narodu. I że w tych warunkach myślę, że się skłaniał ku swoiście pojmowanemu pozytywizmowi, że trzeba robić, co się da w tych warunkach, tylko
poszerzać autonomię kulturalną i poszerzać zakres uzyskanych swobód. I stąd to wielkie wystąpienie gorące w obronie dziadów. No jak to, nie będzie można oglądać już arcydzieł narodowych na scenie, dlatego że dotykają spraw rosyjskich? No, tak, to był przejaw dużej odwagi rzeczywiście, ale z jednej strony chodziło o odwagę w tego rodzaju sprawach, konkretach, ale jeżeli chodzi o jego stosunek do rządzenia i do kompromisów zawieranych no, na poziomie pomiędzy jakimiś wyższymi układami, to uważał, że właśnie kompromis, a nie takie powiedzenie, jak teraz u nas wpadło Nice albo śmierć, co powiedział mąż pewnej pani poseł, to ojcu, to by mu nie pasowało. No ale ja przypomnę, co mnie oburzyło, jak Herbert powiedział na krótko przed śmiercią, że jak pomyśli, że Polska odzyskała niepodległość bez rozlewu krwi, to mu się zbiera na wymioty. No przepraszam, ale Herbert by nie poszedł na barykady, tylko posłałby nowych Baczyńskich. Mhm. Pytanie od pana Arka, zresztą kilka pytań tutaj pada, ale to jest pytanie, znaczy to jest mailowe pytanie. Pytanie o ten epizod, kiedy był zastępcą Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, prawda? Czy on mówił o tym coś w domu, jak wyglądała jego walka? Nie, o tym w ogóle w domu się nie mówiło. Ojciec chyba nigdy nie dojrzał do opowieści na ten temat. Jeżeli coś mówił, to jakieś takie epizody opowiadał, jak tam się tam na koniu jeździło, czy przy ognisku spało, ale o merytum sprawy nigdy jakoś nie szło. Mhm. Siedem trójek, zapraszam. A co myślał... Co myślał o tym, jaka jest główna siła napędowa historii Paweł Jasienica? Zaczęliśmy rozmowę od dramatu szekspirowskiego. Pan powiedział o Hamlecie, panie profesorze, Janusz Tasbir. No ale właśnie, na czym ta historia bazuje? Co ją popycha do przodu? Co ją zmienia według Pawła Jasienicy? On właściwie był przeciwny wykrywaniu jakichś praw rządzących dziejami. Twierdził, że o wielu rzeczach decyduje przypadek. Tutaj mi pani Ewa Bejnar przypomniała na boku, że mówił, że gdyby Zygmunt August miał synów i założył dynastię, nie doszłoby do rozbiorów. Traf, los, przypadek. Twierdził, że to, że zaszła w ciążę, nie doszła żona Zygmunta III, to w jakiś sposób wpłynął na późniejsze konflikty polsko-szwedzkie. Słowem, że nie da się tego zamknąć w klatce żelaznych konieczności. Mhm. I pod tym względem jest mi bardzo bliski, bo ja nie uważam wcale, żeby rozbiory były czymś nieuniknionym, żeby nasze klęski w połowie XVII wieku były czymś, co musiało nastąpić i tak dalej. To mi odpowiada w jego pisarstwie. Mhm. Panie Ewo, jak widział historię? Co to dla niego było? Jak on jej opowiadał? Mówiła pani o tych wędrówkach po Bieszczadach. Jakie to były opowieści? Opowieści? No ja pamiętam taką jedną opowieść. Jechaliśmy samochodem gdzieś tam w rejonie Krosna i ojciec od razu wspomniał, że istnieje tam kaplica Oświęcimów i historii o Stanisławie Jannie, o Święcimach nam opowiedział. Było to rodzeństwo, które pokochało się do tego stopnia, że chcieli wziąć ślub. Nie, panie profesorze, potrzebna była dyspensa od papieża. On pojechał do papieża, zyskał tą dyspensę, wrócił, ona już nie żyła, on pod trupem leżą obydwoje razem w tejże tu kaplicy. No więc gdzie nie przyjeżdżało się, to tacie się coś przypominało. Aha. Panie profesorze. No, te tragiczne losy Oświęcimów to stanowią jedną z legend, z których utkana jest historia i która trwalej osadza się ta część historii w umysłach kolejnych pokoleń niż prawda. Papież był po pierwsze nigdy nie dał dyspensy na ślub pomiędzy rodzonym bratem a siostrą. Podobno stryjeczne było rodzenie. No to nawet stryjeczne to by było bardzo trudno. On się nie starał o taką dyspensę i z wielu historyków twierdzi, to przynajmniej tak poważny polski słownik biograficzny pod odpowiednimi hasłami twierdzi, że to jest
wymysł. No, tragiczny, łapiący za serce, ale wymysł. No, ale to jesteśmy wobec tego, być może moglibyśmy się odnieść do takich, do takiej jeszcze kolejnego napięcia. To znaczy, z jednej strony historia, czy pisarstwo historyczne, no, kreuje jakieś opowieści, jakieś narracje, jak się teraz mówi, jakieś mity, jakieś legendy, a z drugiej strony no, stara się rozbijać te, które już istnieją. Jak to było z Pawłem Jasienicą? Bardziej rozbijał, czy bardziej kreował? No, mi się zdaje, że on rozbijał pewne mity dotyczące na przykład pozycji, polityki ostatniego króla Rzeczypospolitej, którego wyraźnie nie cierpiał. Bardzo był uprzedzony do wszystkich wazów zupełnie, ale w związku z tymi legendami, przecież wziąć dowolny przewodnik po Kodniu, to przeczytamy, że Sapieha ukradł ten obraz, pokutował, zbudował klasztor i tak dalej. Najpoczciwiej w świecie kupił go w Hiszpanii, legalnie przywiózł do kraju, ale co z tego? Wszyscy czytają Zofię Kossak-Szczucką. No, jaka ładna opowieść. Ładna opowieść. Ładna opowieść. Pamiętam taką opowieść, jak wymawiano temu Kiszowi, że ma takie powodzenie, a on powiedział, no dobrze, może ja piszę nieprawdę, jak mi zarzucacie, ale interesująco. Piszecie prawdę, ale nudno. No właśnie, ale Paweł Jasienica pisał prawdę? No, ja myślę, czy przekręcał? Nie. Jak bardzo przekręcał? Myślę, że nie przekręcał, tylko robił wybór z tej prawdy. Mianowicie on nie był należał do grona tych, którzy by fałszowali źródła, dawali niepełne źródła, ale on pisał trochę pod tezę. Jeszcze był pobłażliwy dla ostatnich Jagiellonów, chociaż nie umieli załatwić sukcesji, ale już wazów nie cierpił. Nienawidził. Nienawidził zupełnie. Tak samo jak Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bardzo się cieszę, bo ja lubię, jak czytam teksty pisane z pasją, z zaangażowaniem. Nie taki beznamiętny mędrzec, który po wiekach mówi władcom, jak powinni postąpić, a Konopczyński kiedyś napisał, kiedyż wreszcie historycy przestaną mieć za złe wybitnym dyplomatom, wodzom i królom, że nie znali późniejszych podręczników historii. No się, ale on znał podręczniki historii, prawda, panie? On czytał bardzo dużo. Jak wygląda jego warsztat? Jak wygląda jego praca? Niesamowicie dużo czytał. Zresztą to, jak się czyta jego książki, to widać, ile tam jest odnośników, ile przestudiowanych rzeczy. Jak wyglądało? No, połowę czasu poświęcał właśnie na pobyty w bibliotekach, archiwach. Internetu wtedy nie było. Po każdą rzecz trzeba się było zgłosić do biblioteki i jeszcze umieć to wyszperać, czy tam porozmawiać z bibliotekarzem. To była nieprawdopodobna praca właśnie. To już nie jest to, co teraz. Podobno był bardzo systematyczny i miał stałe godziny pracy od rana tam do obiadu, prawda? Siedział murem za biurkiem i pisał. Tak było, ale pisał właśnie do obiadu. Po obiedzie to już raczej nie. Z tym, że te godziny poranne to był rzeczywiście stukot maszyny przez cały czas. No, o ile pisał, o ile nie, akurat gdzieś nie wyjeżdżał, czy niczegoś tam po archiwach nie szperał. Tutaj znowu pytanie dotyczące Pawła Jasienicy widzianego jako kogoś takiego, co ciągle krytykuje. Że krytykował Piastów, potem Jagiellonów, potem Wazów, potem, tak jak pan profesor przypomniał, ostatniego króla naszego, prawda, że nic mu się nie podobało. No, Piastów raczej teraz... Nie, Piastów nie. Do Piastów miał na ogół pozytywny stosunek, do znacznej części Jagiellonów też. Dopiero potem mu przyszła taka pasja, że atakował zacięcie wazów, ale jeszcze nawiązując do tego, co pani mówiła, wtedy nie było ksero. Ile rzeczy historyk musiał przepisać ręcznie, ile to czasu zajmowało. Teraz by sobie zamawiał i pas... No, Brückner to rozwiązał w sposób, którego nie należy przez radio ogłaszać. Mianowicie wyrywał strony, które go interesowały. No, Jasienica nie byłby zdolny do takiego barbarzyństwa, więc jeszcze tracił dodatkowo czas. No to skoro mówimy o tym, że do czego był zdolny, do czego nie, czy mówimy o kwestii wartości, no to znowu jest takie napięcie w jego pisarstwie, tak? Bo z jednej strony pisze o polityce realnej, tak zwanej, realpolitik, mówi o interesie dynastycznym, narodowym i tak dalej, i tak dalej. To bardzo wyraźnie podkreśla. No, ale z drugiej strony to nie jest taki cynik, który miałby takie przekonanie, że tylko właśnie ta polityka realna się liczy. No i on jeszcze musiał się liczyć z jednym względem, z którym się dzisiaj wcale nie musimy na szczęście liczyć. Mianowicie na jakimś spotkaniu autorskim, na którym byłem, powiedział coś, co mi bardzo przypadło do przekonania. Mówi,
truchleję cały, że się zabiorę teraz za wiek XIX-XX. Mm-hmm. I ja jak piszę coś, mm-hmm. to jak do skrzynki pocztowej, mm-hmm. żeby się zmieściło w tą dziurkę, żeby mogło iść dalej. Mm-hmm. To jak ja będę pisał o XIX i XX? Przecież to się nie zmieści w żadnej skrzynce mm-hmm. pocztowo-cenzuralnej. No właśnie, a jak było z cenzurą? Czy ojciec opowiadał coś o swoich kontaktach z cenzurą? Z cenzurą, może nie tyle opowiadał, co akurat pisywał o tym do mnie w listach, bo przez pewien czas ja pracowałam w Solinie poza Warszawą i ojciec do mnie dużo listów pisał. No i właśnie o swoich przejściach z cenzurą dość dużo. Z tym, że on nie był takim panicznie przerażonym cenzurą i właściwie autocenzury też nie stosował. Potrafił się wykłócać o różne tam swoje przemyślenia i zdania. I bardzo często wychodził obronną ręką, to znaczy nie tyle on, co jego teksty. Mhm. Więc nie był tak zbytnio uległy cenzurze, no ale oczywiście szlak go trafiał mhm. na przewlekłość tego procesu wydawniczego, na te wieczne rozmowy. Właściwie nie można było rozmawiać z cenzorem, tylko przez wydawcę. Wydawca też trochę tam się po swojemu chciał coś utargować. No taka dodatkowa biurokracja. Pan ponosił klęski w tej walce z cenzurą. Przecież zostały wycięte fragmenty dotyczące rzezi Pragi. No to, tak. To nie było tak, że cenzura we wszystkim dawała się przekonać i ustąpić. I jeżeli człowiek, ja sam wiem z własnego doświadczenia, pisze i zastanawia się, czy to przejdzie przez cenzurę, to równocześnie ten mały mechanizm wewnętrznej cenzury musi uruchomić. Prawda. Pan Mariusz, dobry wieczór, witamy pana w Trójce. Dobry wieczór, witam. Słuchamy pana. Ja jestem tak historykiem i tak przysłuchuję się tej rozmowie i tak zaciekawiło mnie, mam takie jedno pytanie, może bardziej do profesora Kazbira, tego pamiętam z czasów studenckich jeszcze. Chodzi mi o sprawę tego obrazu, który rzekomo Sapieha ukradł w Kodniu, taka ciekawa historia i tak dalej. Czy pan Jasienica pisał na ten temat? Jaka jest prawda, tak? Bo akurat nie zdążyłem dotrzeć do źródeł poza wspomnianą książką, o której już wspominaliśmy. Aha. No to dziękuję bardzo, pozdrawiam panie profesorze. O ile wiem, to Paweł Jasienica na ten temat się nie wypowiadał, natomiast jest bardzo interesujący artykuł pana Andrzeja Rachuby, oparty na źródłach i opublikowany w zbiorowym tomie Sapiechowie. Ten tom dofinansował Sapiecha przebywający na emigracji, tam są życiorysy Sapiechów z Polskiego Słownika Biograficznego i między innymi jest artykuł, jak to było naprawdę z tym Kodniem. Ale ja myślę, że gdyby żyła nadal Zofia Kossak-Szczucka, miałaby w tej chwili sto kilkanaście lat, co prawda, to ona by nic w tej książce nie zmieniła, bo to ich popasuje po prostu do fabuły. On tam cały czas się zostaje pokarany przez Pana Boga strachem nieprzystojącym rycerzowi i tak dalej. No pasuje się ze sobą, no człowiek załamany. Lepszy by nie był bohater, gdyby po prostu na uczciwym targu madryckim to nabył. Siedem trójek, zapraszam Państwa. Panie Wabejner Czeczot i pan profesor Janusz Tasbir są dzisiaj z nami. A co bym myślał o dzisiejszej Polsce? Jakby żył? Jak się państwu wydaje? Mnie się zdaje, że trochę by zajmował pozycję Giedroycia. Aha. Mianowicie, że tyle pracował, tyle czekał, tyle nadziei z tym wiązał i tyle rozczarowań go spotyka, że po prostu ludzie nie dorastają do tych zadań, które przed nimi stawia historia. Ja sądzę, że byłby człowiekiem z jednej strony szczęśliwym, że dożył niepodległości, z którą myślał, że się nigdy już, że się rozstał za zawsze, a z drugiej strony jednak czułby zapiekłą niechęć do rodaków, że się nie sprawdzili w wielu rzeczach. Ale to jest moja hipoteza. Ja się zgadzam z pana zdaniem. Ja myślę, że myślałby to samo, co Tadeusz Mazowiecki dzisiaj myśli na temat tego, co się aktualnie dzieje. Najpierw duże nadzieje, a później troszkę zjazd w dół.
Ale miał taką tezę, że rządzeni byli w miarę w porządku, ci rządzący znacznie gorzej, prawda? Ciągle tak. O tym pisał. Teraz jakby miał na to dowodów na poparcie swojej tezy. O rządzących pan mówi, a o rządzonych jestem ciekaw. O rządzonych też by miał to i owo do zarzucenia. Zresztą on był człowiekiem, który nie wahał się mówić niepopularnych prawd swoim rodakom. I to jest bardzo cenne. Nie był z gatunku historyków czy pisarzy historycznych, którzy się starają przypodobać. No to przypomnijmy te niepopularne prawdy. To jest bardzo ciekawy wątek, bo ciągle się mówi o PRL-u i o tym jego kontekście, prawda? Tego trochę takiego modus vivendi, a jednak bardzo często ostrego sprzeciwu, ogromnej odwagi cywilnej, potem tych prześladowań, tego tragicznego losu pod koniec życia. Ale mowa o tutaj, chodzi mi o te mity narodowe, prawda? Takie zakorzenione poglądy, że coś było dobrze, a coś było niedobrze. Przeciwko czemu występował Paweł Jasienica? No, przede wszystkim przeciwko temu, żeby podporządkowywać względy polityczne ideologii narzuconej z góry. On oczywiście myślał o marksizmie, ale to wychodziło na to, że chodzi o kontrreformację, którą nazywał wielkim błędem. On nie zawahał się powiedzieć, że właściwie rozbiory to były przygotowane przez czasy saskie, przez tę inercję szlachty, która w gruncie rzeczy miała się bardzo dobrze, bo ludzie się podziwiają, że tyle powstało fundacji klasztornych, kościelnych. Szlachta nie utrzymywała państwa. To Jasienica podkreślał. Obywała się bez państwa, wobec czego nie musiała wydawać na administrację, na wojsko przede wszystkim, na służbę policyjną i tak dalej. I to wyraźnie mówił. To znaczy, nie udawajmy, że jesteśmy ofiarą tylko trzech sąsiednich bandytów, bo któreż państwo nie chce się powiększyć kosztem terytorium sąsiada, ale pamiętajmy, że i my jakąś część winy ponosimy. To jest część odpowiedzi, jak rozumiem. Jeszcze dalej spróbujemy kontynuować, ale dobry wieczór, witam pana serdecznie. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. I słucham. Jestem na antenie. Tak, tak. Chciałbym podziękować za wspaniałą audycję, która właśnie jest teraz na w programie Trzecim Polskiego Radia. Bardzo pan miły. I chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, że jestem miłośnikiem programu Trzeciego, to również jestem wielkim fanem właśnie pana Pawła Jasienicy, jak również i mój ojciec. Stąd też i moje ciekawe imię, jak i również imiona braci. Ja mam na imię Piast. Ale to jest pańskie imię właśnie, bo Paweł Drozd, mam na imię Piast. Powiedział, że pan się tak nazywa, ale ja nie myślałem, że się przesłyszałem. Nie, Piast. Tak, mam jeszcze brata Leszka, Mieszka i Ziemowita. Aha. Także wszystkie imiona były, że tak powiem, nadawane pod wpływem lektury Pawła pod wpływem lektury książek Pawła Jasienicy, profesora Pawła Jasienicy. No i to taka nasza historia. A nie przeklinał pan Pawła Jasienicy za to swoje imię? Oczywiście, oczywiście, że nie. Bardzo się cieszyłem i jestem z tego imienia bardzo dumny, ponieważ jestem rozpoznawany i jest to bardzo rzadkie imię. Zresztą i bracia też mają bardzo oryginalnie na imię, także mojemu tacie i Pawła Jasienicy zawdzięczamy tym, kim jesteśmy i nasze imiona zawdzięczamy również. Aha. No to rzeczywiście historia fascynująca, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję również, pozdrawiam. Chociaż trudno mi uwierzyć, że nie, od czasu do czasu się pan nie złościł na Pawła Jasienicy w szkole, jak pana przezywano. Nie wierzę, żeby nie. No dobrze, ale te inne niepopularne prawdy. Na przykład powstanie styczniowe, prawda? I mu się podobało. Uważał, że to jest coś ważnego w naszych dziejach. Ale na przykład za całą winę za upadek kultury w XVII wieku, to obarczał, co tu dużo ukrywać, Kościół katolicki, zbytnie uleganie wpływom kontrreformacji, inercję szlachecką pod tym względem i jezuitów. Których to jezuitów raczej lubić. Za bardzo nie lubi. Więc pod tym względem, mimo że był działaczem aktywnym KIK-u, czyli Klubu Inteligencji Katolickiej, o ile wiem, prezesem przez jakiś czas nawet chyba był. Krzywego koła. Nie był, ale w każdym razie był we władzach KIK-u, to nie wahał się mówić rzeczy, które nie musiały budzić entuzjazmu w sferach kościelnych. To była duża odwaga. No właśnie, panie Ewo, jaki on miał stosunek do kościoła? No był współpracownikiem Tygodnika Powszechnego, członkiem redakcji i tak dalej, to o czym pan profesor przypomniał, no właśnie i... Nie, ale ja mi się wydaje, że ojciec nie był w KIK-u, był sympatyzował z KIK-iem, ale na pewno we władzach KIK-u warszawskiego nie był, a w krakowskim no to nie miał okazji, bo przeniósł się do Warszawy jeszcze wcześniej, później niż powstały w ogóle KIK-i. Był szefem, ostatnim przewodniczącym klubu Krzywego Koła, to jest co innego. A jeżeli chodzi o stosunek do religii, no powiedziałabym, że za często do kościoła nie chadzał, ale był oczywiście osobą wierzącą.
i stał na stanowisku, że w Polsce nie można nie być katolikiem, nie można być osobą niewierzącą, że katolicyzm tak się wiąże z historią Polski i z polskością, że to są takie dwie nierozerwalne sprawy, że w ogóle jedna bez drugiej nie występuje, ale to był jego pogląd, a z drugiej strony to no, za bardzo często do kościoła nie chodzi. Pisze się o nim czasami jako o takim libertynie, że to jest wręcz coś takiego. Porównuje się go do takiego, do Montaigne'a. Mówi się o takim wolteriańskim podejściu do świata. Czy to jest przesada, czy nie? Według mnie to jest przesada. Ja na przykład nie wyczuwam w jego książkach. Jest krytyka jezuitów, przewagi kontrreformacji, ale nie ma na przykład nurtu antyklerykalizmu. Absolutnie. Tego to ja nie widzę. Podkreśla działalność księży, którzy byli naprawdę patriotami, nie tak jak ci w czasach Polski Ludowej, którzy dostali oficjalne pozwolenie na to, ale podkreśla także wkład duchowy w dzieło Komisji Edukacji Narodowej i tak dalej. Tam, gdzie dostrzega pozytywy, to je wydobywa, oświetla i bardzo pozytywnie przedstawia. Siedem trójek, zapraszam Państwa. Pani Ewa Bajnar-Czeczot i pan profesor Janusz Tasbir są z nami. Pan Janusz, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłania się Janusz Rząca z Krakowa. Ja od blisko 40 lat zbieram głównie pamiętniki. Nie zawsze je czytuję zaraz po zakupie. Przypadek tak zrządził, że wczoraj zacząłem i wczoraj skończyłem, bo to jednym tchem się czytało pamiętnik Pawła Jasienicy, wydanie krakowskiego znaku z 89 roku. I korzystałem z obecności córki autora. Chciałem zapytać, czy jeszcze jakieś inne wspomnienia pozostały po pani ojcu? Czy jest szansa, że coś więcej będzie można przeczytać z jego osobistych wspomnień? Czy niestety ten pamiętnik zakończony w Warszawie w 1968 roku to całość spuścizny pamiętnikarskiej? To tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam bardzo panią zwłaszcza. Dziękuję. No niestety więcej nic nie mamy szansy przeczytać. To było jedyne, co ojciec zdołał napisać przed swoją śmiercią i oczywiście są to tak zwane strzępy wspomnień. No, pamiętnik niedokończony i już dokończony nie będzie. Jeżeli można, ja byłem zaprzyjaźniony z niedawno zmarłą panią Barbarą Skargą. Rozmawialiśmy na temat tych pamiętników i powiedziała mi, że to jest bardzo wierny obraz tego, co się działo wtedy na Wileńszczyźnie i bardzo dobrze to, bardzo jej się te pamiętniki podobały. No właśnie, skoro jesteśmy na Wileńszczyźnie, to może porozmawiajmy o wileńskości i o tej kresowości Pawła Jasienicy. Często się o tym mówi, ale tak właśnie niezbyt dokładnie, niezbyt konkretnie. Czy mogłaby pani o tym więcej powiedzieć? No oczywiście ojciec skończył studia w Wilnie, więc z siłą rzeczy bardzo to miasto kochał. Bardzo dużo włóczył się po okolicach, zarówno na piechotę, trochę na nartach, a głównie na wioślarskich łodziach. No miał niezwykły sentyment zarówno do miasta, jak i do jego okolic. Aczkolwiek po zakończeniu wojny i po ustaleniu nowych granic bardzo realnie patrzał na tą sprawę i wydawało mu się, że to już jest sprawa nieodwracalna, że zarówno Wilno, jak i Lwów to już nie są w Polsce. I nie chciał nigdy po wojnie już do Wilna pojechać po to, żeby nie psuć sobie tych wspomnień, które miał z młodości. A na czym, jakie były dla niego najważniejsze wartości? Co było dla niego najważniejsze? Bo właśnie z książek myślę, że wolność, jak czytam jego książki, jak sobie przypominam. Może się mylę. Wolność? Pani Ewo. No chyba wolność i przyzwoitość w zachowaniu. Wydaje mi się, że to tak to było. Panie profesorze, jeśli chodzi o pisarstwo, jeśli chodzi o wartości, na których jest ufundowana historia, jeżeli można o tym w ogóle mówić, to właśnie wolność? Ja bym to ujął troszkę inaczej. Mianowicie w historii właściwie nie było przypadków takich, jako
jak ich ofiarą padła Polska, która była po stronie zwycięskiej koalicji, z tej wojny ze zwycięstwa wyszła ze zmniejszonym terytorium i pozbawiona faktycznie suwerenności. Powróciła na mapę polityczną, ale nie powróciła do rzędu państw naprawdę niepodległych. I to było, mi się zdaje, myśl przewodnia Jasienicy, którą widział może w dalszej perspektywie, ale należy wszystko robić, żeby tak naród dojrzał i tak rozszerzać zakres autonomii i prowadzić grę polityczną, żebyśmy z powrotem tę niepodległość odzyskali. I druga sprawa. Jego mottem życiowym było to, że jeżeli ktoś się podejmuje jakichś zadań, szczególnie zadań powierzonych mu przez społeczność, przez wybory, przez zaufanie rodaków, to powinien je rzetelnie i do końca spełniać. Mhm. Kolejne pytania się pojawiają. Znowu o przeszłość, o kontekst PRL-owski. Znaczy, pytanie dotyczy PAKS-u, stowarzyszenia PAKS i postaci Bolesława Piaseckiego. Legenda głosi, nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie, że zawdzięczał wolność, a być może i życie w stawiennictwu Bolesława Piaseckiego, kiedy został aresztowany po wojnie bodajże w 1948 roku. To czy tak. To jest prawda? No to nie jest legenda, to jest prawda. Rzeczywiście z więzienia ojca wyciągnął Piasecki. I na to są dokumenty, które ja ujrzałam w teczce z IPN-u. O czym zresztą wiedziałam od dawna, to się w rodzinie mówiło, jak to się stało, że ojciec został uwolniony i na to potwierdzenie znalazłam właśnie po 2000 roku, jak te teczki się dało obejrzeć. No, jakie były jego relacje potem z Piaseckim i z Paksem? Co było dalej? No niestety ojciec się zobowiązał do współpracowania z Paksem i do pisania w tej jego prasie, czyli w Słowie Powszechnym Dziś i Jutro. Na ten temat zaraz po wyjściu z więzienia rozmawiał z kardynałem Sapiehą i ustalili właśnie taką linię, że nie ma wyjścia. Ojciec musi zrezygnować z pracy w Tygodniku Powszechnym i jak się zobowiązał współpracować z Piaseckim, no to już współpracował. No i po pewnym czasie w jakiś sposób udało mu się wymigać z tej współpracy. O czym pan Bartoszewski ładnie mówi, że po prostu powiedział Piaseckiemu, że stracił wiarę, więc nie może w katolickich pismach pisać. No i sobie Piasecki uwierzył? Słucham? Czy Piasecki uwierzył? Bo to tak. Może nie, wiem, nie uwierzył, ale w każdym razie udało się ojcu przestać współpracować z Paksem. No, zaczął pisać książki i jakoś tak... Aha. Powoli się wycofał z tej krępującej dla niego działalności. A co myślał o PZPR-ze? No tutaj cały czas państwo mówią o tym, że był zwolennikiem pracy organicznej, poszerzania wolności i tak dalej, i tak dalej. Pan profesor porównał Pawła Jasienicę do Giedroycia, który no, też miał, nie był negatywnie do PZPR-u nastawiony, do wszystkich, tak? Wierzył w tych technokratów, którzy mogą zmieniać Polskę powolutku. Ale Giedroyć w 56 roku i w roku 70 i później parokrotnie powracała fala nadziei, że coś się jednak da zmienić w obrębie istniejącego ustroju, że w PZPR-ze są także ludzie uczciwi i chcący dobra dla Polski. Giedroyć i Jasienica dzielili po prostu ludzi na porządnych i łajdaków, a nie na członków partii bezpartyjnych. I tak te podziały w Polsce Ludowej przebiegały. No ja bym się z tym tak za bardzo nie zgodziła, bo na przykład jak ja się zapisałam do ZNP bez sensu zupełnie, ale w tym celu, żeby się dostać na studia, no bo taka była rzeczywiście tendencja, że przyjmowano na studia wyłącznie członków tejże organizacji. No to ojciec zrobił mi tak straszną awanturę, w ogóle nie wnikając w istotę rzeczy tejże organizacji, a co do PZPR-u, to miało jeszcze gorsze zdanie. Tutaj według mnie to tolerancji nie było. Ale był antykomunistą, tak można o nim powiedzieć? No po prostu chyba nie traktował komunizmu zbyt poważnie, dlatego trudno, że był antykomunistą, po prostu raczej dowcipkował sobie z tego ustroju. A to może inaczej, no może był nastawiony antyrosyjsko, na przykład jak to wygląda? Nie, to było podłoże było takie, że on uważał, iż PZPR jest instrumentem władzy Kremla nad Polską i tak to traktował, natomiast ja bym tego kompleksu
miksu antyrosyjskiego u niego nie widział. Nie, on z całą otwartością pisał o nagannym postępowaniu, nagannym w cudzysłowie, bo to było więcej niż naganne, Polaków na Kremlu w początkach XVII stulecia i tak dalej. On nie miał tej fobii antyrosyjskiej. Ale nie przeniósł tego na XX. Proszę? Nie przeniósł tego na czasy współczesne. Nie przenosił. Przecież całe dzieciństwo spędził w Rosji. Od podszewki znał ten naród. On absolutnie niemożliwe, że był antyrosyjski. A co innego, że przeciw radzieckiej władzy. Ale jak wiele osób, taki on rozgraniczał jedno od drugiego. Uh-huh. A proszę powiedzieć jeszcze, no bo chodzi mi o kwestię, że nie tyle wartości, o tym już trochę mówiliśmy, ale kwestię siły, która w nim była. No był człowiekiem nieprawdopodobnej siły, skoro to wszystko przetrzymał. Jego życiorys jest znany, trochę o nim też mówiliśmy, przypominaliśmy. Ale jednak, prawda, bardzo wiele wyzwań życiowych, że już tak powiem bardzo, bardzo delikatnie, wiele tragedii życiowych. I on to wszystko przetrzymał. Więc skąd brał tę siłę? Gdzie ona w nim siedziała, pani Ewo? No, wreszcie nie przetrzymał. Aha. Skąd brał siłę? Trudno mi powiedzieć. No po prostu miał wiele przeżyć, począwszy od dzieciństwa. I jakoś to życie go kształtowało. A poza tym chyba duży wpływ miało wychowanie przez babcię, to znaczy przez jego matkę, która swoim wszystkim trojgu dzieciom jakoś wpoiła tą właśnie siłę i tą samodzielność i tą umiejętność radzenia sobie w życiu, będąc jednocześnie bardzo przyzwoitym człowiekiem. Na tablicy pamiątkowej, która jest na jego na gmachu, w którym jest jego mieszkanie, było jego mieszkanie, jest napisane żołnierz, patriota, pisarz, prawda? Te trzy słowa. Troszeczkę o tym już mówiliśmy, ale gdyby na koniec jeszcze można było poprosić państwa o taką refleksję na temat patriotyzmu Pawła Jasienicy. Jak on to widział? Co to dla niego znaczyło? No na pewno nie był to żaden hura patriotyzm. No było to po prostu przekonanie, że będąc Polakiem należy się przyzwoicie, ciągle do tej przyzwoitości wracamy. No po prostu trzeba było mieć pojęcie o historii, o tym, skąd się ten naród wziął, jakie były jego losy, umieć te losy uszanować i zachować się zgodnie, no tak jak na Polaka przystało, jeżeli można to tak powiedzieć. No w każdym razie nie był to patriotyzm taki odświętny, ani tam sztandary i piosenki, tylko codzienne, normalne życie przyzwoitego człowieka, tak żeby nie powstydzić się tego, że na samochodzie ma się ten PL. Panie profesorze. Patriotyzm wyraża się czym innym u inżyniera, czym innym u lekarza. Jeden i drugi uważali, że trzeba uczciwie i solidnie pracować, bo to jest jednak Polska, to są rodacy i tak dalej. I czym innym u historyka. U Jasienicy to się wyrażało chyba w dwóch sprawach. Po pierwsze, że historyk nie powinien oczerniać historii Polski, sugerując, że z własnej winy straciła najpierw niepodległość, a potem suwerenność. I w drugim nie powinien jednak historyk gasić w Polakach tej nadziei, że kiedyś wybiją się na niepodległość, jak pisano u schyłku XVIII wieku. Trzeba pokazywać te siły w narodzie, które już raz dały odrodzenie i mogą dać ponownie. Ja pamiętam znowu spotkanie autorskie, kiedy on powiedział, jakie byłyby losy Polski, gdyby miała trzy stolice. Jedną stolicę w Warszawie, drugą stolicę miałaby w Wilnie i sala zakrzyczała, a trzecią w Kijów. I powiało jakimś innym duchem po całej sali i inną wizją. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Świętowaliśmy setną rocznicę urodzin Pawła Jasienicy. Dzisiaj o nim rozmawialiśmy, o tym wielkim pisarzu. Bardzo sympatycznym człowieku, jak się tutaj okazuje. Jak najbardziej. Prawda? Myśli o dawnej Polsce to jest przedostatnia z cyklu książek Pawła Jasienicy. Jeszcze się ostatnia ukaże. Panie, proszę przypomnieć, co to będzie? Tylko o historii.
Aha. Dziękuję serdecznie. Ewa Bejnar-Czeczot, córka pisarza, była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny za to, że pani przyjęła zaproszenie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja dziękuję. Janusz Tazbir. Dziękuję. Jak zwykle w znakomitej formie. Andrzej Kurylewicz jeszcze nam na chwilę zagra, dobrze? Ja, dobrze. Kolejny kresowiak, który leży ze Lwowa. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.